Hej kochani, w tym odcinku będą takie informacje, no typu co dalej z kanałem, jakieś nowe LPS-y, czy takie różne rzeczy, ale najpierw intro. Witam was ponownie, już po intrze. Więc może jako pierwszą informację nie wiem, co mam tutaj powiedzieć. Dajmy do tej wypowiedzi to, że pojawił się groźny wirus, czyli koronawirus. No niestety jest to bardzo groźny wirus, no który niestety, no... U nas w szkole krążą plotki, że jest pierwszy przypadek w Łodzi już. Boże, naprawdę. Ja się boję. Nie każdy się boi tak koronawirusa. Podobno już w takich mniejszych miejscowościach już brakuje maseczek. Brakuje maseczek na twarz w aptekach, więc ja nie wiem, co jest u nas. U nas w Krakowie na pewno jest więcej aptek i tutaj u mnie niedaleko jest apteka. Niedaleko jest apteka, moi drodzy, może jak moja mać będzie wracała z pracy, będę musiała dni drędnąć telefonem, czyli zadzwonić inaczej i powiedzieć, że mam jej kupić maseczkę, bo będę musiała jakoś chodzić, nie? Po tych ulicach i w ogóle trzeba się będzie chronić, myć ręce i w ogóle. Ale to raczej nie jest o tym ten odcinek, koronawirus. To było tylko takie wstępne, że jakbyście się nie wiedzieli o istnieniu tego czegoś, to ja wam tylko tak mówię, żebyście wiedzieli, że jest koronawirus. Nie, jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia w Polsce. Są plotki u nas w szkole, że jest podobno taki przypadek potwierdzenia koronawirusem w Polsce. Zarażenia koronawirusem w Polsce. I no naprawdę. Teraz może przejdźmy do następnej rzeczy, czyli do moich nowych petków. Tu wam gdzieś wyświetlę, gdzieś tam na ekranie, gdzieś tu, zdjęcie moich nowych petków i dla nich imion. Panielka będzie się nazywała Cleo, tutaj jest pewne zdjęcie albo tu. Nie, znaczy będzie tu i tu będzie. Tu wam się powinno wyświetlić zdjęcie Doga i jego jakby gdzieś tutaj imię. Spanielka Cleo, a chłopak jej, czyli Dog, to będzie Josh. Nie Josh, James. Już sama nie wiem, jak ja mam jej nazwać. No więc, teraz może trzecia rzecz, czyli domek dla LPS-ów, który chciałam wam pokazać, bo temu chciałam głównie poświęcić ten odcinek. I nie będzie to samodzielnie robiony domek dla pet shopów, tylko będzie to taki domek, taki plastikowy. Kurde. No więc teraz przejdźmy do domku. No więc, tak prezentuje się domek dla pet shopów, który chciałam wam zaprezentować w tym odcinku. No więc najpierw może opiszę wam go od z zewnątrz. Tutaj są drzwi, które się oczywiście otwierają naprawdę. Są one takie, tutaj wy może widzicie inaczej, one są takie turkusowe jakby, takie selednowe, takie może, takie jakieś. No i na drzwiach są jeszcze do tego różowe wzorki, tu jest taka łapka i takie coś. Tutaj też znajduje się dużo takich elementów, typu jakieś zawiaski, jakieś takie kwiatuszki. Wokół okien też są takie fajne framugi. Takie z jakimiś tutaj, nie wiem, to są jakieś kwiatuszki, czy co to jest? To mi przypomina strasznie koronawirusa. To...
nie wiem czemu. Tutaj, bo koronawirus jest taki zielony jakby kolczatka. Taka zielona kolczatka to jest, tak wygląda wirus od koronawirusa, to jest taka zielona kolczatka. I, no to coś mi nawyruszyło, ale to, ten kształt, to jest koronawirus. To tutaj jest taki jakby fioletowy zawiasek, tu są koronawirusy, tak to możemy sobie nazwać koronawirusy. O tak, tutaj nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, czy... I tutaj się oczywiście otwiera taki magazynek, tutaj jest, tak, jest taką naklejką, takiego łóżeczka i magazynek. W oknach widzimy takie rzeczy. Tutaj najlepszy jest wieszak wystający przez okno. Tak, tutaj nam, no tak, no to są, wieszak tu przez okno wystaje, więc to jest naprawdę lepiej. Więc na pewno czekacie, żeby zobaczyć, co jest w środku domu. Więc ja to tutaj otworzę. No tak, może zaczniemy tu od wejścia. To jest takie jakby pierwsze piętro z okienkiem bez pandemii koronawirusowej. Tutaj jest jakby taki wieszaczek, że można sobie coś powiesić. No i nad tym mamy trzy okna z framugą koronawirusową. Tu jest naklejone takie serduszko i tu jest jakby taka tapeta z takimi różnymi palmami. I jest taka lampa, którą możemy sobie na przykład wygiąć tu, wygiąć tam, tylko że ona się będzie powoli wracać, no ale no. I są jakby tutaj trzy piętra, tutaj petek może sobie być, bez okularów będzie, żeby jej spadają te okulary tu, albo tu, albo tu. I teraz przejdźmy tu. Tak, mamy tutaj chyba najlepszą rzecz, czyli petek sobie wchodzi do windy. Chcę wyjechać, no to w czym problem? Wyjeżdżę sobie, ta winda jest najlepsza, tutaj się to są jakieś takie haczki, które właśnie przytrzymują, tylko że tutaj trzeba tak trochę się wysilić, żeby to zatrzymać. Może sobie petek wyjść tu, albo tu do tego składzika. Jest tutaj też jakby taka naklejka, że tu masz różne, jakaś półeczka, są jakieś smycze, jakaś obruszka, karma, jakieś zabawki, jakieś tutaj rzeczy. W ogóle tutaj jakby jest taka spiżarnia, nie wiem, tak to by to można nazwać, spiżarnia i takie okno. Bez framugi koronawirusowej. Z tyłu to już framug tutaj nie ma, tylko jest po prostu cały domek w tym kolorze. I są też te wygłębienia, ale one już nie są tak ładnie pomalowane jak z przodu domu. Tutaj w środku za to możemy zauważyć bardzo ładne, ładnie pomalowane te okna. Nad tym znajduje się łazienka, no i nad tym tutaj ten poziom najwyższy, czyli tutaj, gdzie nasz petek się znajduje też. To są te wysokie wieszaki, nie wiem, do czego one służą. I można też tutaj zrobić, że tu jest jakby jakiś taki taras, bo tu jest to. Ja czasami się bawiłam, że tutaj sobie wbijam tylko czasami do lodów albo do jakichś napojów, jakieś czasami dają takie parasolki materiałowe. I ja się bawiłam, że ja tutaj sobie wtykam taką parasolkę i... I nie było. Więc no. Mamy tutaj zrobić taras i tutaj też są dwa okna. Więc jak się prezentuje domek dla pet shopów, to chciałam wam pokazać w tym odcinku. No więc tak. W tym odcinku to już chyba będzie na tyle, więc pa pa!